Dzień dobry, witajcie. Weekend puka do naszych drzwi. Mam nóż. I co w związku z tym? Będę robił kanapkę, bo jest głodno. Jest moja godzinka, razem śniadanko jest już koło pierwszej. Przerywnik pracy, trzeba zjeść kanapeczkę. Andrzej je kanapeczkę, a ja muszę mu powiedzieć, że poświętujemy dzień kuriera. Co? No w sensie, że paczki przyszły i pokażę. Jakie paczki przyszły? No a to co tu leży? Nie otwierałam tego jeszcze. A? Myślałem, że przyjdzie jeszcze więcej. A jakby przyszło, to co? Dobra, poczekajcie, otworzę to sobie, żeby było mi łatwiej. Dobra, tak sobie przycupłam na podłodze, na szybko, w ogóle widzicie? Mamy listwy, a to oznacza, że mogę zamówić meble. Andrzej jest przeszczęśliwy teraz, jak na mnie patrzy, ja mam, słuchajcie, już listę rzeczy, które chciałabym zamówić, bo już chciałabym trochę powoli do brzegu, tak, z tym remontem, wiecie, dopłynąć. Co Andrzej jest przeszczęśliwy, że za chwilę zajdzie nam z konta masa pieniędzy. Andrzej tam wchodzi i takie, gdzie te pieniądze? Gdzie pieniądze? No, a propos pieniędzy i ich wydawania, słuchajcie, przyszły do nas koszulki. Czy wy to widzicie? Voilà! To akurat będą koszulki dla mojego brata. Za jedną sobie sam zapłacił, jedną dostanie od nas w prezencie, gdyż, bo ponieważ udało mu się zrobić prawko. Także taki gratulacyjny prezent samochodu nie kupimy, to niech chociaż ma koszulkę. Do niego prezentem to by było, jakbym ja dostał zdjęcie z fotoradaru i przepiszę na jego konto. Także, no tak, że tak. Sobie też, słuchajcie, chciałam kupić tą koszulkę, ale one się tak szybko wyprzedały, że nie zdążyłam. I finalnie zamówiłam sobie ją teraz w takiej jakby przedsprzedaży. Zamówiłam sobie ją w rozmiarze S, bo to są takie mocne oversize'y, ogromne są te koszulki, a Andrzej przymierzył tą M-kę Mateusza i wyglądał po prostu jak w koszulce po bardzo przy kości starszym bracie. No ale jakby rozumiem te rozmiary, no nie? No bo chłopaki jak tak jedzą te kebaby, to oni raczej tyją, a nie chudną. Więc to są takie koszulki, wiecie, rozwojowe. No, a tutaj mam paczkę, słuchajcie. Już nie będę jej pokazywać, chociaż patrzcie, jaki tu jest ładny kartonik. Piękno zmieniający świat. Jest to paczka z The Body Shop. Bo wszędzie są wyprzedaże, wszędzie, w sklepach takich, wiecie, takich z kosmetykami też. Aż tak, zobaczę promocję w Ducali, to mam sobie kupić motocykl? Jeśli masz ochotę i przewiduje to nasz budżet. Tak, słuchajcie, kupiłam na wyprzedaży, bo były po dwie dyszki rzeczy do kąpieli. Żele, bo lubię pianki, ale taki żel od czasu do czasu też oczywiście lubię. No a kocham zapachy z The Body Shop, te owocowe. Więc wzięłam dwa żele, które pachną mango. Zaraz pewnie jeden wstawię pod prysznic. Naprawdę uwielbiam te zapachy. Do tego wzięłam, ale będę miała peelingów. Jeżeli ktoś nie widział poprzedniego filmu, to zachęcam, żeby żeby nadrobić zakupy z Ritualsa, bo tam peelingów było sporo, ale mam jeszcze jeden skrab cukrowy, chyba cukrowy, z Body Shopu o zapachu litchi. Tak, słuchajcie, to wygląda, jest tutaj 250 ml. Wzięłam też, to mnie zdziwiło, w sumie ja nie zwróciłam na to nigdy uwagi w sklepie, ale są też żele pod prysznic w takiej formie. To jest, słuchajcie, tak... O, i teraz nie wiem, czy będą się zmieniały opakowania w Body Shopie? Czy o co chodzi? Czy to jest jakaś inna kolekcja? No w każdym razie, wzięłam bergamotkę i wzięłam truskaweczkę. Tak się prezentują. Wzięłam też... skrab w tubie. Boże, ale będę miała dużo peelingów, ale nie szkodzi, to się zużyje. Truskawkowy.
Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Aż jestem ciekawa, jak to pachnie. Może najpierw sobie ten otworzę zamiast tego z Rituals'a. Oj, Jezu, jak to pachnie. Ja bym to normalnie zjadła. Przysięgam wam, zjadłabym to. Gdzie to jest skład? Gdzie to jest cukier? Jest tu cukier? Gliceryna tu jest. No to ewidentnie będzie to peeling taki, wiecie, cukrowy, a nie, że solny. Sztos. No i do kompletu wziąłem sobie taki truskawkowy kremik do rączek. Teraz Andrzejek ma przy łóżku ten mango i tak jak sobie posmaruje rączki wieczorem, to tak pięknie pachnie. Ja mam też taki mały mango w torebce, a ja mam przy łóżku ten z Ritualsa, tak wiecie, na co dzień sobie tam leży. Także tak, takie zapasy kosmetyczne, trzeba było z tych promocji pokorzystać. Powiem wam, że duże były te wyprzedaże, bo aż 50%, niektóre produkty chyba nawet 70%. Także żal było nie skorzystać. Uzupełniłam zapasy, teraz na jakiś tam znowu dłuższy czas będziemy mieli spokój. I podejrzewam, że teraz już prędko takich zakupów nie zrobię, bo zanim ja to zużyję, słuchajcie, to już będzie okres, kiedy będą się pojawiały kalendarze adwentowe, a wtedy wiadomo. Nasze zapasy kosmetyczne puchną wtedy mocno. Także tak. Tyle z Body Shopa. Dzisiaj, słuchajcie, tak naprawdę no już coraz bliżej. Czeka mnie kolejny trening. Po poprzednim jeszcze wszystko mnie boli, ale nie szkodzi. Ja się nastawiłam na to, że te ćwiczenia to będzie taki no ból. W sensie, że moje ciało będzie odczuwało potem ból, także żyję z tym. Czasem sobie marudzę, co pewnie będziecie mieli okazję słyszeć, ale ogólnie to jest takie, w sensie to jest takie, mam takie poczucie, że to jest taki dobry ból. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Że tak jakby czuję, że coś się tam dzieje w tym moim ciele takiego dobrego. Także tak, bardzo fajnie. Powiem wam, że no już 3 treningi za mną i jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego, jak to wszystko wygląda. Ostatnio się ze mnie tak po prostu lało, słuchajcie, że nie widziałam. Jakbym myślałam, że przestanę po prostu widzieć, bo leciało mi do oczu. I mi zaburzało, wiecie, widzenie. Rozmazywało mi się wszystko. Ale tak, to są dobre treningi. To są mocne, ale nie za mocne. Tak jeszcze, wiecie, żebym czuła się mimo wszystko komfortowo. Też nie do końca, ale w sensie, wiecie, no. Nie przeginamy tam z obciążeniami, ani nic z tym rzeczy. Głowa musi bardziej po prostu powalczyć. Także zobaczymy, co będzie po tym dzisiejszym treningu. Czy będę miała siłę trzymać kamerę? Dowiemy się tego już niebawem. Wracamy do was po siłowni. Andrzeju, pochwal się widzom, jaki dzisiaj wynik żeś osiągnął. A nawet nie pamiętam, ale ogólnie biegłem przez... Mam 40 minut treningu, to biegałem przez 34, nie? Mhm. Czyli na początku 3 minuty chodzenia, 17 minut biegania, 3 minuty chodzenia, 17 minut biegania i na końcu to już w ogóle dzidek i togi, nie? No, więc zrobiłem życiówkę na 5 kilosów znowu, czyli poprzedni trening, bo zrobiłem życiówkę na 5 kilosów, teraz no zrobiłem życiówkę na 5 kilosów. No, Andrzej, słuchajcie, tak życióweczka za życióweczką, a ja muszę wam powiedzieć, że też jestem strasznie z siebie dumna po tym dzisiejszym treningu i mam ogólnie takie już swoje pierwsze spostrzeżenia, że to będą naprawdę bardzo dobrze wydane pieniądze. W sensie takim, powiem wam, że aż jestem w szoku, bo jak wiem, że mam ten trening z tym Amadeuszem, to mi się naprawdę chce iść na tą siłownię. Wiem, że dostanę... Pozwolicie, że użyję takiego mocnego słowa, żeby tak zobrazować, jak to ze mną jest. Naprawdę tak dostaję w ciry, ale strasznie dużo radości mi dodaje i jakby czuję, że jestem masakrycznie słaba, ale mimo wszystko jakby robię te ćwiczenia w takich ilościach, jak powinnam, także bardzo się cieszę, naprawdę, jest to bardzo mobilizujące, super sprawa, jeżeli macie się ciężko zebrać, ja wiem, że to jest wydatek, to polecam spróbować, może chociaż takich kilka lekcji, żeby, wiecie, zobaczyć po prostu, jak to jest i czy to jest dla was. Mam wrażenie, że w moim przypadku się to naprawdę fajnie sprawdzi. No. Jak chodziliśmy z Andrzejkiem na
jakby po prostu na bieżnię, no to Andrzej musiał mnie tak mobilizować, żebym poszła. Miałam takie dni, że mi się nie chciało, a tutaj naprawdę sama z siebie chcę iść na tą siłownię. Jestem ciekawa po prostu, co będziemy robić i czy dam radę, czy nie dam rady. Póki co nawet jakoś te moje ćwiczenia się specjalnie nie powtarzały, a w ogóle Amadeusz mi zapowiedział, że w przyszłym tygodniu, Andrzeju, tak jak ci ludzie od crossfitu, będą się bawić z tymi linami. Także bardzo jestem ciekawa, jak mi to pójdzie, bo jak oglądam ludzi w internecie, którzy z tym ćwiczą, to wygląda to strasznie. Także tak, super jest, naprawdę. Mega się cieszę, zaczęliśmy, już teraz możemy tak powiedzieć, w pełni weekend. Andrzejek stoi przy termomiksie. Dlatego musisz kończyć, bo nie mogę włączyć okapu. A, przepraszam, no to kończymy. Nagadałam się, słuchajcie, właśnie w temacie naszych wczorajszych zakupów, dlatego że pozamawialiśmy już dużo rzeczy i wybraliśmy wstępnie krzesła, ale podobały nam się... Ja mam bardzo dużo rzeczy takich pełnowymiarowych z Ritualsa, więc w sumie stwierdziłam, że tymi miniaturkami też mogłabym się podzielić. Muszę wybrać któreś z tych zestawów. I jeszcze tu mam takie kosmetyki, których wiedziałam, że raczej nie użyję. Ten bym użyła, ale w sumie ten kupiłam specjalnie z myślą o tej paczce, więc już go tu wkładam.